Archeolog podobno tutaj to przebadał. Znaczy podobno przebadał, stwierdził, że nie ma tutaj żadnego stanowiska, była to pojedyncza zguba. Ale pamiętam, że tam był jakiś sygnał. I teraz zobaczymy, czy on jednak tu został, czy nie. I czy był związany z tym sygnałem. Z tą fibulą, która tutaj była. No, po chamsku po prostu zweryfikujmy to. Zweryfikujmy archeologa. Przy yerbie, o skarbach, Bory Tucholskie. To miał być kolejny ciekawy wyjazd w pogoni za przygodą, historią i skarbami. Natomiast wydarzyło się coś, czego najbardziej w moich poszukiwaniach nie lubię. Coś, co zbyt często mi się zdarza, a ma bezpośredni wpływ na kształt naszej historii. Ale aby zrozumieć, co się takiego wydarzyło, musimy się cofnąć w czasie. Około roku. No i co, panie? Pokazujesz, objaśniasz? No, yerba w środku lasu. Tuż się lepiej przyznaj, jaki kawał musiałeś do mnie przyjść. A, ale nie aż taki duży. Tą drogą leciałem i potem odkręciłem, no nie? Co, no ale bo, biegłem. No bo sobie postanowiłem pochodzić po tych mega uboczach. I tutaj tam za drzewem, trochę daleko stąd, łuski trafiłem wrześniowej. Pomyślałem, że warto się tu pokręcić. Trafiłem sygnał na tym wzgórzu. Teraz widać parę sygnałów jest koło siebie. Jak zobaczyłem, co tu jest w tym dołku, to przestałem kopać. Czy wyciągnąłem to, zobaczyłem i zobaczyłem, że to jest kolejny sygnał. Tego już nie ruszam, bo to prawdopodobnie może być kontynuacja tego czegoś. Zobacz, Odyn. No. Zobacz, co w borach się kryje. No, to jest z wędrówek ludów, nie? Dokładnie, pamiętam, a nie, to jest, kurde, spinka fajna. No, fibula. Tylko gigantyczna. No. Ładne, nie? Ale to taką samą, żeśmy znaleźli u doktora Shelley. Tylko, że bez szpili. Bez szpili. No, dokładnie taką samą. Jest więcej, tam są na pewno, tam jest też jakiś głęboki sygnał, ale go nie kopię. Zostawimy to, oznaczymy miejsce znalezienia. Tu też jeszcze coś tam jest w środku, pod tym, ale to już nie dotykam, tego nie będę kopał, bo coś tam głębiej też siedzi, słuchaj. Ale jak to wykopałem, widzę, że to nie łuska. Mówię, no tu trzeba już po Odyna dzwonić. No i zobacz, podczas poszukiwania września prawdopodobnie jakiś grób trafiliśmy. A jest tu przytopione? Wiesz co, nie, śladów przytopienia nie widzę, no ale to takie skupisko jest takich jakichś przedmiotów kolorowych, więc jest szansa, nie? Nie ruszam tego, nie chcę, to tu leży, oznaczymy to. No i teraz będzie hejt. Czemu tego nie kopiesz? A, to już ważne. To no powiedz, czemu nie kopiesz? No nie, no bo jeżeli tu jest grób, znaczy wiesz, to może być porane, no bo tu są ślady orania. Ale jeżeli tu jest jakiś grób, to go nie będziemy niszczyć, bo my jesteśmy od tego, aby to znaleźć i zgłosić. Niech, może z archeologami kolejny odcinek zrobimy, jak już tu przyjdą i nas zaproszą. O, fajne by było. No zobaczymy, co wtedy tam jest. I tam jest bardzo duży sygnał i bardzo głęboki. Znaczy duży, no jest jakiś spory, ale dość głęboki. No to nieźle, saperze. No. Już widzisz. Miało być śladem września, a przypadkowo odkryliśmy nieznane stanowisko archeologiczne. Albo jakiś punkt. No, idziemy się tu pokręcić w okolicy za wrześniem, a to zabezpieczymy. Czy ktoś poznaje to miejsce? Widzowie Odyna chyba poznajecie. Jak ktoś wzrokowcem, to poznaje. Piękny las w Borach Tucholskich. Szukaliśmy tutaj w zeszłym roku z Odynem września, a ja przypadkowo trafiłem fibulę. Taką prawie sprzed 2000 lat. Fibula potem była podjęta przez archeologów. Z tego, co mi wiadomo, uznali to za jakieś za przypadkową zgubę. Ale ja pamiętam, że tam były dwa sygnały. I teraz nie wiem, czy archeolodzy wydobyli wszystko, czy coś przypadkowo pominęli. Pójdę w to miejsce z wykrywaczem i zobaczę, czy tam są jakieś sygnały. Tak, to chyba było to miejsce, tylko... Czy to było przy pieńku, czy to było przy drzewie?
Chyba przy drzewie. Muszę się naprawdę sposiłkować materiałem od Odyna. Zaraz sobie film puszczę. Nie mogłem trochę trafić na miejsce, bo coś mi się tutaj nie zgadzało, bo pamiętam, że to było pod drzewem, ale widzę, że tu była wycinka jakaś i właśnie zniknęło to drzewo, pod którym to było. No i nie wiem, dlaczego mi tak kolory się zmieniają. Teraz jest taki ładny, a teraz jest taki słaby. No nic. To było tutaj, a kolejny sygnał był tam. Archeolog podobno tutaj to przebadał. Znaczy podobno przebadał, stwierdził, że nie ma tutaj żadnego stanowiska, była to pojedyncza zguba. Ale pamiętam, że tam był jakiś sygnał. I teraz zobaczymy, czy on jednak tu został, czy nie. I czy był związany z tym sygnałem. Z tą fibulą, która tutaj była. No, po chamsku po prostu zweryfikujmy to. Zweryfikujmy archeologa. Muszę sobie gdzieś ustawić kamerę. Położę tutaj. Nie wiem, czy to będzie dość, coś widać, czy nie. I działamy. Na razie gwóźdź, czyli szpila po wykopie, czyli chyba dobrze trafiłem. Ja tu nadal słyszę sygnał, on nie jest mały, jest fajny. Tu była fibula, tu był ten sygnał, o którym mówiłem. To nie jest mały sygnał. Znaczy mały. Nie jest jakimś drobiazgiem, jak mikro kawałek monety. To jest ładnym kolorem. Zapraszam, zobaczymy co to jest. Mam nadzieję, że deszcz kropiący nie przeszkodzi mi nagrywania. W nagrywaniu. Dobra, jakieś narzędzia. Będę musiał robić jedną ręką, żeby jak najlepiej. Dobra. Widać, tu było kopane, ale tylko do tej warstwy. Tak, dotąd ktoś kopał. I już więcej nie kopał. Może pokażę z wykrywacza, jaki to jest sygnał, zanim do niego się dokopię. Bardzo podobny był to sygnał jak tutaj, ten kolor, czyli ta fibula, która tutaj była z boku. Poczekajcie, włączę sobie dźwięk w detektorze. Wykrywacz jest teraz w trybie mieszanym. Dobra.
mocny sygnał z góry. Słyszalny. No nie lubię takich sytuacji, ale uwierzcie mi, z archeologią, z archeologami współpracuję lata i strasznie często mają miejsce takie akcje, że kurde, na wykopaliskach masę rzeczy zostaje, masę rzeczy zostaje, grobów nawet pozostawianych. Mam nadzieję, że to będzie jakiś śmieć. A wtedy nie będę musiał tego materiału publikować. Dobra, ziemia jest fajna. Tu jest jakiś korzeń zgnity. Co jeszcze? O kurde, wyrzuciłem to. No i co? I druga fibula. No więc jakie zguby? No kurde. Tylko czemu ją... Ona musiała być przy tym korzeniu w takim razie, że ją wyrzuciłem. I tak to wygląda niestety. No nic, zobaczymy jeszcze w takim razie wykrywaczem, co tu się dzieje. Już teraz bardzo delikatnie postaram się kopać. Zobaczcie. No szkoda, że nie zauważyłem teraz pod tym, jak tą moją magiczną szpachelką to doczyszczałem. Zapewne to było właśnie w tym korzeniu. Zobaczę na filmie, będę przewijał, zobaczę, w którym momencie mi to wyskoczyło. Kładę ją na razie tutaj. Teraz tak, tamtą fibulę teraz znalazłem. Tu była oryginalnie ta pierwsza zgłoszona. A tu mam sygnał. Ach, nie wiem. Zaraz tą kamerę na pieńku położę. Odczyszczę, tym razem delikatnie podejdę do tematu. No tu już jest chyba wykop. To jest chyba wykop. No dobra, sprawdźmy. Włączę na... Nie wiem co to jest. Mam jeden ton włączony do wszystkich kolorów, tylko po to, żeby mocniej było sygnalizowane. Niemniej jednak sygnał i tak był mocny. Nie wiem, czy to jeszcze jest żelazo, czy jakiś przedmiot kolorowy. Dobra, już teraz będzie delikatniej schodził w dół. Pocisk. Ale zobaczcie, jak łatwo pominąć, pomimo szereg chęci i patrzenia. Zobaczcie, skoro przy tak dokładnym szpachelkowaniu człowiek jest w stanie odrzucić fibulę, co miało wcześniej miejsce, którą ja przez przypadek odrzuciłem, no to się nie... Nie można się dziwić, że coś tam ląduje na hałdy często. Nie no, nie wiem, czy to będzie widać, postaram się przybliżyć. Widać, nie widać. Nie jest to korzeń, jest to kawałek kości spalonej. Jak najbardziej. Czyli uciekła mi ta kość.
Jak sami widzicie, tu jest jeden, tam był wcześniej drugi kawałek kości. Jak człowiek się przypatrzy w tą ziemię, to coś się tu dzieje. Aby to stwierdzić, należałoby chyba tą ziemię przesitować, chociaż nie wiem, czy taką mokrą się da. Trzeba byłoby ją przeszlamować. A znowu potrzeba wody tutaj. Podejrzewam, że tego nikt nie sitował. Chyba będę sobie musiał, albo właściwie nawet chcę, przeczytać tą dokumentację z tych, wykopów, z tego działania tutaj. Z tego... No nie, to nawet mimo szereg chęci, to jest tak, to się tak klei, że w tym nic nie widać. Jeżeli jakieś łamki kości by były, to musiałoby być naprawdę duże, żeby je tak zobaczyć. A rzadko kiedy się zdarza, że są takie duże. Najczęściej to są naprawdę maleństwa, takie mikrony. Tu jeszcze w tym wykopie na wierzchu jakiś sygnał. Ale to taki naprawdę jest jakiś taki mikron. Czy ktoś tu coś widzi, bo ja nie. A to może być kawałek pochewki z fibuli? Może być. Sprawdzimy. Czy tu jest cała pochewka? Nie ma. No to jest. Już cała. Tak, pasuje. Tak, pasuje.